Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj Porozmawiajmy o Sporcie. W dzisiejszym odcinku zajmę się następującą kwestią. Stawiam takie pytanie, czy portugalski trener Paulo Sousa powinien zostać na swoim stanowisku? Tak, uważam, że portugalski trener powinien być dalej selekcjonerem. Ja należę właśnie do teamu Sousy, jestem jego zwolennikiem, bo moim zdaniem w tym momencie teraz najgłupszą decyzją byłoby zwalnianie trenera, bo nowy trener z zagranicy, czy nawet Polski, przyjdzie do drużyny, znów będzie musiał się uczyć, popełni błędy i będziemy mieli przegrane eliminacje. A portugalski trener miał pewien czas, zaczęła się tworzyć drużyna i najprawdopodobniej owoce i ta gra będzie lepiej wyglądała w czasie tych wrześniowych spotkań. Wróci Milik, wróci Piątek, wyleczy się Reca, być może Bielik, także ci wszyscy zawodnicy, co teraz grają, zaczną więcej grać. Może Walukiewicz zacznie grać regularnie w lidze włoskiej, więc nie ma co się martwić. Więc takie dywagowanie, teraz mówienie, dyskutowanie o tym, żeby zwolnić trenera, bo nie osiągnął sukcesu na Mistrzostwach Europy, jest bez sensu, bo następujący trener Jerzy Brzęczek pewnie też by takiego sukcesu nie osiągnął. Mogłoby być tak, że by wygrał tylko ze Słowacją, a pozostałe spotkania ze Słowacją i Szwecją przegrał. Bo dlaczego, wyobraźcie sobie, Jerzy Brzęczek został zwolniony? Zbigniew Boniek przede wszystkim zwolnił Jerzego Brzęczka dlatego, z uwagi na styl, który prezentowaliśmy z drużynami z wysokiej półki, bo z tymi średnimi potrafiliśmy wygrywać, remisować, czasem wygrywaliśmy po brzydkiej grze, po strzelonym jednym golu, graliśmy dobrze w defensywie, ale Robert Lewandowski był odcięty od podań i nie strzelał tylu goli, ile teraz strzela, ile nie zdobywał bramek tylu jak za czasów Adama Nawałki, czy teraz jak na wielkim turnieju, gdy rządzi Paulo Sousa. Dlatego Jerzy Brzęczek został zwolniony. Lud, tak uznał Zbigniew Boniek, żądał tego, aby zmienił się styl polskiej reprezentacji. W związku z tym prezes PZPN zatrudnił portugalskiego trenera. Tylko zrobił zasadniczy błąd. Jerzego Brzęczka zwolnił za późno. No, Zbigniew Boniek przyzwyczaił nas do tego, że lubi w życiu ryzykować. W tym momencie jednak to ryzyko nie popłaciło, bo zabrakło czasu, bo tą decyzję należało podjąć wcześniej, czyli gdy Liga Narodów się zaczynała, i wtedy portugalski trener miałby czas i pewnie by tą obronę ładnie skonstruował, byśmy dobrze bronili defensywnie, bo zobaczcie, jeżeli chodzi o te plusy, portugalski trener odblokował Roberta Lewandowskiego, który rozegrał wreszcie turniej na wysokim poziomie, zdobył gole z Hiszpanami, także ze Szwedami. To był turniej Roberta Lewandowskiego, bo do tej pory na wielkich turniejach Robert Lewandowski nie strzelał żadnego gola, tak jak na Mundialu w Rosji, albo strzelał tylko jednego. Portugalski trener zmienił naszą mentalność, zmienił ten nasz styl. Zaczęliśmy grać wysokim pressingiem. Zresztą trener reprezentacji Hiszpanii chwalił nas po tym meczu. Wysoki pressing, graliśmy także dynamicznie, agresywnie. Właśnie często reprezentacja Adama Nawałki i Jerzego Brzęczka była krytykowana, że była czytelna, była łatwa do rozczytania, że nie potrafiliśmy zmieniać systemu. A tu zobaczcie, portugalski trener postawił na ten system z wahadłowymi. Potrafimy w każdej fazie spotkania zmieniać, gdy bronimy. Ci zawodnicy się przemieszczają do obrony, bronimy w pięciu. Gdy do ataku, to ci wahadłowi zamieniają się w skrzydłowych. A do tej pory, pamiętacie, spotkanie z reprezentacją Danii za czasów Adama Nawałki. Przegraliśmy wtedy w Kopenhadze 4-1, bo zostaliśmy rozczytani. No i właśnie po to portugalski trener został wprowadzony, żebyśmy potrafili zaskakiwać przeciwników, żebyśmy grali ofensywnie, żeby były igrzyska, żebyśmy dawali kibicom radość. No i niestety zabrakło czasu, nie udało się na Mistrzostwach Europy osiągnąć sukces, ale były emocje. Spotkanie z Hiszpanią było niezapomniane, bo za Jerzego Brzęczka najprawdopodobniej
byśmy z tą Hiszpanią przegrali kilkoma golami ze Szwecją, by byłoby zachowawczo, byłoby takie 1-0. A na jakiej podstawie takie wnioski wyciągam? No wystarczy sobie przypomnieć spotkania z Włochami i z Holandią za czasów Jerzego Brzęczka. Pamiętacie, jak Robert Lewandowski był sfrustrowany, nie miał żadnych pozycji, walczył, raz prawie by wyleciał za czerwoną kartkę. No i dlatego portugalski trener został zatrudniony. Potrafimy właśnie za czasów tego selekcjonera odmieniać losy naszego spotkania. Pamiętacie, za czasów Jerzego Brzęczka w spotkaniu ze Słowenią straciliśmy pierwszy gol i nie potrafiliśmy odrabiać strat. A właśnie za czasów portugalskiego trenera, jednak gdy przegrywamy 2-0, nasza drużyna nie pęka, tylko po prostu bierze się, potrafi się podnieść, odrabia straty, remisuje. No na razie nie udaje nam się wygrywać. Przeciwnicy Paulo Sousy powiedzą, że biorąc pod uwagę jego statystyki, że wygrał tylko z Andorą. Racja, no zgadza się, że tylko wygrał, odniósł zwycięstwa w trzech spotkaniach, odniósł trzy porażki, cztery mecze wygrał i, znaczy, przepraszam bardzo, trzy razy przegrał, cztery razy zremisował. Zgadza się, 14 goli strzelił, 14 goli stracił. No właśnie, taką naszą piętą achillesową jest defensywa. Ta ofensywna taktyka sprawiła, że strzelamy dużo goli, że Robert Lewandowski został odblokowany, tylko niestety tracimy za dużo goli i ja jestem zdania, że właśnie w tym najbliższym czasie portugalski trener zmieni tą defensywę. Jóźwiak to jest typowy ofensywny pomocnik. Jóźwiak nie radzi sobie to w roli wahadłowego. Bereszyński, ja bym Bereszyńskiego przesunął właśnie na wahadło i Walukiewicza, który odzyska miejsce w swoim klubie, bym zestawił w trójce. Właśnie Glik, Bednarek, Walukiewicz i na przykład na wahadle zdrowy Reca bądź Rybus, ewentualnie właśnie Puchacz, który zostanie oszlifowany, zacznie grać w Borussii Dortmund i w Unionie Berlin. Fischer go sprawi, że będzie lepszym piłkarzem. Kluczem do odniesienia sukcesu jest właśnie defensywa. I ja jestem zdania, że ten portugalski trener w końcu tą naszą defensywę naprawi. Wystarczy się cofnąć do historii, bo kadra Jerzego Engela, kadra Janasa, czy także kadra Adama Nawałki na początku nie rozgrywała, nie grała fenomenalnie. Przecież każdy z tych selekcjonerów potrzebował 8 miesięcy, 7 miesięcy, aby stworzyć tą własną drużynę. Na początku kadra Jerzego Engela była krytykowana. Pamiętacie, gdy przez były liczone minuty, że reprezentacja Polski nie strzelała goli. Dopiero w towarzyskim spotkaniu reprezentacja Holandii przygotowywała się do Euro 2000 i my przegraliśmy towarzyskie spotkanie 3-1. Paweł Kryszałowicz zdobył gola i nawet nagrodę dostał zegarek, bo w ten sposób został zmotywowany. Liczono, że taka motywacja spowoduje, że polscy piłkarze wreszcie zdobędą gola. I spotkanie było potem z Rumunią. Olis Adebe zdobył gola 1-1. Takie towarzyskie spotkanie przed eliminacjami. No i później był ten zwycięska wygrana w Kijowie z Ukrainą 3-1. No i tak samo było za Pawła Janasa. Przegrywaliśmy nieudane eliminacje. Paweł Janas próbował ratować przegrane eliminacje przez Pawła Bońka, przez Zbigniewa Bońka. No i teraz właśnie sytuacja mogłaby być podobna. Wyobraźcie sobie, że nowym prezesem PZPN zostaje Cezary Kulesza, bo jeżeli Koźmiński zostanie, to pewnie Paulo Sousa dokończy te eliminacje. A jeśli tym prezesem zostanie Cezary Kulesza, to pewnie zwolni portugalskiego trenera. No i wtedy byśmy mieli podobną sytuację, że pojawiłby się nowy trener, próbowałby naprawiać, by się nie udało. Tak jak Paweł Janas próbował po Bońku, Zbigniew Boniek przegrał spotkanie z Łotwą i Janasowi zabrakło punktów, zabrakło już czasu i punktów i przegraliśmy i wtedy Łotysze grali w barażach. I taka sytuacja mogła być z nowym selekcjonerem i dlatego uważam, że zwalnianie portugalskiego trenera jest bez sensu. Trzeba temu trenerowi dać popracować dalej i dopiero wyciągnąć konsekwencje po przegranych eliminacjach. Bo ja jestem zdania przede wszystkim, że jednak to, co widzimy teraz i ten styl, który się zmienił, że Robert Lewandowski został odblokowany, ja jestem zdania, że w tej dalszej części eliminacji jesteśmy w stanie zająć drugie miejsce i zakwalifikować się do baraży i w barażach powalczyć o awans na wielki turniej, bo teraz zmienianie trenera byłoby wielkim chaosem.
Słyszałem, że podobno, że Kulesza, taki pomysł się pojawił, że Adam Nawałka miałby zostać selekcjonerem. No nie, moi drodzy, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Powrót Adama Nawałki na stanowisko polskiego selekcjonera mógłby się okazać błędem. Nic dwa razy w życiu, nic się nie zdarza. To, co kiedyś przyniosło efekt, niekoniecznie może okazać się znów sukcesem. To są nowi piłkarze, nowa kadra. Adam Nawałka wtedy już się czuł wypalony, już uważał, że nie chce wprowadzać zmian, nie chciał rezygnować z tych swoich żołnierzy i zdecydował się zrezygnować. A jako taki przykład, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, prosty przykład z naszego podwórka. Antoni Piechniczek, pamiętacie, wielkie sukcesy, zdobył w 1982 roku trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, później awansował na Mundial do Meksyku, udało się wyjść z grupy. Po tym, właśnie po Meksyku, jednak były trener Odry Opole zrezygnował z prowadzenia polskiej reprezentacji. Potem nagle właśnie wrócił po raz drugi, zdecydował się zostać trenerem reprezentacji. Ówczesny prezes PZPN Marian Dziurowicz mianował właśnie Piechniczka selekcjonerem. Antoni zastąpił świętej pamięci Władysława Stachurskiego, byłego trenera Legii Warszawa. No i co? No Piechniczek przegrał eliminację do Mistrzostw Świata w 1998 roku. Nie pojechaliśmy do Francji. Zresztą już po wielu, wielu, wielu latach Antoni Piechniczek przyznał, że niepotrzebnie wchodził drugi raz do tej samej rzeki. I ta przygoda Adama Nawałki z reprezentacją znów mogłaby się okazać, znaczy znów, moglibyśmy mieć powtórkę z historii. Tak jak Antoni Piechniczek, będąc drugi raz trenerem polskiej reprezentacji, nie osiągnął sukcesu, to tak mogłoby być z Adamem Nawałką. Dlatego jestem tego przeciwnikiem. Skoro portugalski trener rozpoczął eliminację, powinien je skończyć, bo ja uważam, to co widzę, to napawa optymizmem. Portugalski trener zmienił pewnego rodzaju naszą mentalność. Jest rewolucjonistą. Sprawił, że gramy ofensywnie. Uruchomił naszego najlepszego strzelca. Tak jak właśnie... Zobaczcie, ci wszyscy inni zawodnicy są... Cały trzon naszej kadry, ci wszyscy piłkarze są zachwyceni pracą z portugalskim trenerem. I tak jak historia pokazuje, jak wam powiedziałem o Jerzy Władysławie Engelu, o także Janasie, także o Nawałce, ci wszyscy trenerzy mieli trudne początki, ale po 7-8 miesiącach zaczęli odnosić sukcesy. To jest pewnego rodzaju proces. Zobaczcie, trener szwedzkiej reprezentacji pracuje 5 lat. Tak zachwycamy się także reprezentacją Węgier, a tamten trener pracuje z tą drużyną 3 lata. Niby piłkarze z reprezentacji Węgier na papierze są gorszymi piłkarzami. Prezentują barwy gorszych klubów. Gdybyśmy tak mieli rozłożyć na czynniki pierwsze naszą kadrę i kadrę Węgier, a widzieliście, jak ci wahadłowi zasuwają od pola karnego. Przecież tam dużo właśnie 3 lata ten trener prowadzi reprezentację Węgier i to jest pewnego rodzaju proces, automatyzmy. Więc tak mi się wydaje, że portugalski trener już po tych mistrzostwach wyciągnie wnioski i to i defensywę, i zmieni zawodników w defensywie, inaczej ją zacznie ustawiać, znajdzie tych swoich wahadłowych, że zaczniemy odnosić sukcesy. Często bywa tak, jeżeli coś chcemy w życiu zmienić i zacząć odnosić sukcesy, tą naszą mentalność, to jednak czasem muszą być poświęcone ofiary. No niestety, no tutaj właśnie to była błędna decyzja Bońka, taka, że dokonał zmiany selekcjonera za późno, pół roku za późno. No i w związku z tym tą ofiarę, że chcieliśmy zmienić styl, no to euro ponosimy, tego właśnie, tą ofiarą jest euro, ale w perspektywie czasu będziemy pewnie chwalić, bo już wielu kibiców jest zadowolonych, bo co prawda nie udało nam się wyjść z grupy, ale były emocje, padło dużo, dużo goli. Ja na przykład oglądanie już nie było tego spotkania o honor. Cały czas były do ostatnich minut, była szansa, żeby awansować. No niewiele zabrakło, detali, szczęścia trochę i Robert Lewandowski mógł wtedy w tej sytuacji, co dwa razy trafił w poprzeczkę, mógłby zdobyć gola, by miał 3 gole i by dokonał takich rzeczy jak Zbigniew Boniek.
w 1982 roku. Pamiętacie spotkanie Polska-Belgia, gdy Zbigniew Boniek zdobył 3 gole. No i Robert Lewandowski mógł powtórzyć wyczyn Bońka. No nie udało się. Zabrakło nam właśnie, żeby osiągnąć sukces na tym turnieju, zabrakło nam jakości w obronie. Ja myślę, że kilka roszad, jeśli portugalski trener musi dokonać kilka roszad. No wystarczy, że bo Glik cały czas znów grał, był liderem naszej defensywy, plus do tego Bednarek, który wyobraźcie sobie cały turniej grał z kontuzją na blokadach i Glik i Bednarek i ja bym do trójki Walukiewicz, który gra regularnie w Lidze Włoskiej, bym właśnie albo Piątkowski, który jest zawodnikiem Red Bulla Salzburg, będzie regularnie grał w Lidze Austriackiej, no i któryś albo Walukiewicz, albo Piątkowski będą grać z Bednarkiem i Glikiem i na wahadle. No dla mnie Bereszyński nie sprawdza się jako ten środkowy lewy obrońca. Ja Bereszyńskiego bym ustawił na wahadle zamiast Jóźwiaka, bo Jóźwiak, zobaczcie, że najlepiej Jóźwiak gra jako ten joker, gdy musimy gonić wynik. I ja bym na Jóźwiaka stawiał jako takiego jokera albo jako skrzydłowego. No i Reca wróci po kontuzji, jest Rybus, zobaczymy jak Puchacz będzie się rozwijał w Uniorze Berlin i w pewnym momencie już w obronie nabierzemy tych automatyzmów, bo zobaczcie, taka klarowna jedenastka nam dopiero wyklarowała się w spotkaniu z Słowacją, także potem już Hiszpanią i Szwedami. Portugalski trener prawie, bo za kontuzjowanego Modera do jedenastki na mecz ze Szwecją wrócił Krychowiak. I zobaczcie, już takie dwa spotkania rozegraliśmy w pełnym składzie. To było, ale to nastąpiło dopiero tak siódme i ósme spotkanie. To już już portugalski trener ma pewnego rodzaju pomysł. I to tak często bywa z reprezentacją. No ciężko jest tak, żeby reprezentacja, to nie jest magia. No, portugalski trener nie jest czarodziejem i za dotknięciem magicznej różdżki no nie sprawi tak, że po dwóch spotkaniach polska reprezentacja zacznie grać fenomenalnie. Ja jestem przekonany, że jeżeli portugalski trener zostanie dalej selekcjonerem, to on jednak awansuje z tą kadrą do barażów. Jestem takiego zdania, bo gdybyśmy my znów zmienili selekcjonera, to by był chaos, bałagan i przyszły selekcjoner miałby alibi. Jestem takiego zdania, no i mam nadzieję, że Koźmiński zostanie prezesem i będzie kontynuował filozofię Zbigniewa Bońka. Jeżeli chodzi, no największy błąd tutaj popełnił Zbigniew Boniek, że tej zmiany dokonał późno. No i nie krytykujcie, tak, bo jednak jeżeli chcieliśmy tej zmiany, chcieliśmy być rewolucjonistami, gdzie narzekaliśmy na styl, no pamiętacie, wszyscy kibice narzekali na styl, że wygrywamy, ale gramy paździerz, kolokwialnie mówiąc. Teraz jeszcze nie wygrywamy, ale przynajmniej są emocje, gramy ofensywnie. Robert Lewandowski został odblokowany, zaczęliśmy grać tym wysokim pressingiem, no to jest proces, no i widzicie, w historii zawsze widzieliście, że jednak, żeby reprezentacja lepiej grała, to jest czas potrzebny. No i nie trafia do mnie argument taki, że wygraliśmy tylko, że ten portugalski trener wygrał tylko z Andorą. Okej, ale potrafił, ale zobaczycie, zacznie wygrywać spotkania. Jest to trener o innej kulturze i tylko wystarczy właśnie poprawić tą defensywę i będzie lepiej. No, portugalski trener błąd popełnił zasadniczy, że przejmując kadrę po Jerzym Brzęczku, myślał, że po prostu, że będziemy grać tak mecze, że jak ma Milika, Piątka i Lewandowskiego, no to będziemy te spotkania wygrywać 4-2, 4-3, że zawsze tego jednego gola strzelimy. No ale niestety kontuzje dwóch najlepszych napastników spowodowały, że Lewandowski był wspierany przez Świderskiego, a także Świerczoka. No i ci napastnicy nie zdobywali gole, tylko sam Robert Lewandowski próbował tą siłę ofensywną unosić na swoich plecach, ale to
ale zabrakło właśnie kontuzjowanych piłkarzy i jednak ta taktyka ofensywna okazała się, znaczy niewyważenie defensywy i teraz jestem zdania, że jeżeli właśnie w strefie obronnej portugalski trener zmieni kilku piłkarzy, to zaczniemy osiągać sukcesy. No bo gdyby portugalski trener jednak to wyważył i nie rozwalił tej obrony, bo jednak obrona za czasów Jerzego Brzęczka traciła niewiele goli, ale za dużo nie strzeliliśmy i styl był negatywny. No ale czasem tak w życiu bywa, że jeżeli te zmiany dokonujemy to nieraz bywa tak, że dopiero w długofalowej przyszłości mogą one przynieść efekty. Ja jestem zdania, że ten portugalski trener, ja to widzę, gwarantuje, że osiągniemy sukces i awansujemy i uda nam się zakwalifikować do baraży, a w barażach powalczyć o awans na mistrzostwa świata, bo gdybyśmy zwolnili tego trenera, to najprawdopodobniej w spotkaniu z Anglią, bo pamiętacie, jak polscy trenerzy zawsze bali się grać z Anglią, to byśmy z Anglią pewnie przegrali, a ja jestem zdania, że nie można tak pochopnej decyzji popełniać, bo no wyobrażacie sobie coś takiego, że ten nowy prezes zostaje i jeden dzień po wybraniu zwalnia Sousę, nowego selekcjonera mianuje, a przecież trzeba wysłać powołanie do piłkarzy. No i piłkarze przyjeżdżają na zgrupowanie we wrześniu przed eliminacjami, mają nowego selekcjonera. Ten nowy selekcjoner przegrywa spotkanie z Albanią, a potem się tłumaczy, no miał niewiele czasu, musiał poprawiać, nie udało się. No nie, moi drodzy, no to byłoby bez sensu. Dajmy popracować temu trenerowi, bo gdy spojrzycie na porządnej reprezentacji, to jednak ci trenerzy mają czas. Wystarczy spojrzeć na reprezentację Portugalii. Santos, on już pracuje kilka lat, zdobył Mistrzostwo Europy i ma szansę rewanżu. U nas trener Szwedów pracuje 5 lat, no już nie wspominając o trenerze reprezentacji Niemiec. Löw prawie 15 lat pracuje. No to jest proces, a żaden polski trener z Michniewiczem, Stokowcem, Probierzem, Papszunem nie gwarantuje tego, że zaczniemy wygrywać. A zresztą to tak jak właśnie Wojciech Szczęsny powiedział o tym, że portugalski trener ma coś takiego, to mi się podoba, że ci wszyscy piłkarze czują do niego respekt, bo Paulo Sousa, rozmawiając z Robertem Lewandowskim, Robert Lewandowski czuje do tego trenera respekt i ten trener jest właśnie nie jest z naszego środowiska i on tak zresztą widzieliśmy po tych wszystkich zmianach na danego piłkarza. On tutaj się nie kieruje sympatiami, tylko nie odpowiada mu Grosicki, on nie powołuje Grosickiego, nie pasuje mu do systemu Szymański. Coś widzi w Kozłowskim, to go powołuje. Zobaczcie, przez jakiś czas Jerzy Brzęczek nie dawał szansy, nie powoływał Świderskiego, Świerszczoka. A portugalski trener powołuje i daje zagrać temu zawodnikowi. Żaden polski inny trener nie postawiłby na puchacza, a on nie boi się. No i, i wcale się nie dziwię, że jeżeli chodzi o te dyskusje, ci wszyscy piłkarze czują szacunek do portugalskiego trenera. Jednak ten portugalski trener wygrywał 2 razy Ligę Mistrzów. Ja na przykład, mi się taka nasza polska reprezentacja grająca z Hiszpanią podoba, tylko po prostu, żebyśmy zaczęli osiągnąć sukcesy. Te mistrzostwa Europy, przegraliśmy tą grą w defensywie, no zabrakło nam jakości, takiego kolektywu w defensywie. Popełnialiśmy głupie błędy. Ja czasem odniosłem wrażenie, że ci piłkarze po prostu jakby nie do końca rozumieli ten system gry i także nie do końca dobrze się czuli. No te właśnie mistrzostwa pokazały, że Jóźwiak nie nadaje się na wahadłowego, że to jest, nie potrafi grać w obronie. No podobnie Bereszyński, Bereszyński lepiej się czułby się jako, potrafi tak iść do ofensywy jako taki półlewy obrońca, to nie jest jego pozycja. Tu lepiej było postawić Kędziorę,
na tej pozycji, a z Bereszyńskiego zrobić wahadłowego zamiast Jóźwiaka i ta gra by zupełnie lepiej wyglądała. Ja jestem takiego właśnie zdania. Reasumując, moim zdaniem Paulo Sousa powinien dalej być selekcjonerem polskiej reprezentacji. Zmiana w tym momencie to byłoby głupotą, wprowadziłoby chaos. Nowy selekcjoner miałby alibi, gdyby mu coś nie poszło w eliminacjach. Plus do tego historia pokazuje, że jednak trenerzy po jakimś czasie, po 7-8 miesiącach wreszcie odnosili zwycięstwa. Paulo Sousa wygrał teraz tylko z Andorą, no to wygra z Albanią, wygra z Anglią i wygra z następnymi zespołami i osiągnie sukcesy. Jerzy Brzęczek też na początku nie wygrywał, przegrywał te swoje pierwsze spotkania. Adam Nawałka także nie wygrywał, ponosił porażki, był krytykowany i dopiero tak na dobrą sprawę były trener Wisły Kraków zaczął być hełbiony, szanowany po zwycięstwie z Niemcami. A zobaczcie, tak jak mówię, gdyby Robert Lewandowski inaczej przymierzył w tym spotkaniu, byłaby inna retoryka. U nas jest właśnie to takie nasze polskie piekiełko. Trener nie awansował do fazy pucharowej, co z Paulo Sousą, a także jeszcze śmiać mi się chce, kiedy niektórzy dziennikarze na konferencji prasowej, kończy się konferencja i Zbigniewa Bońka się pytają, którzy piłkarze zakończą karierę. Tak jakbyśmy mieli, gdybyśmy byli Brazylią bądź Włochami, Holendrami, byśmy mieli masę piłkarzy, którzy mogliby tych piłkarzy zastąpić. I to dobrze, że żaden z piłkarzy nie zdecydował się kończyć kariery, bo ci wszyscy piłkarze, którzy obecnie grają w polskiej reprezentacji, dalej są jednymi z najlepszych piłkarzy, jakich mamy i dalej gwarantują pewien poziom, bo powiecie, że Glik powinien zakończyć karierę, ale jeszcze nie pojawił się żaden obrońca, który by lepiej bronił niż Glik. Zobaczcie, gdy nasza kadra gra bez Glika, to gra jeszcze gorzej, a gdy ten Glik jest, to on jednak tą defensywą dowodzi. Bednarek z Glikiem zdecydowanie lepiej broni. Gdy Bielik, Walukiewicz i inni wreszcie, gdy pojawią się następcy, no to ten Glik pewnie zakończy kariery, ale poza tym to jest przede wszystkim lider i to też się liczy, jest ważnym zawodnikiem naszej drużyny. Dziękuję moi drodzy za uwagę, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, pamiętajcie o subach, lajkach, dzwoneczkach, do zobaczenia wkrótce, dziękuję serdecznie, zapraszam do wypowiedzenia się, czy wy uważacie, czy według was Paulo Sousa powinien zostać na swoim stanowisku? A jeśli nie, to kto według was powinien zostać nowym selekcjonerem? Dziękuję za uwagę, do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, miłego weekendu wam życzę, no i do zobaczenia w następnym odcinku. W najbliższym czasie będę analizował spotkania w fazie pucharowej. Dzięki, hej!